Dzień dobry, drodzy mi państwo, siemano, cześć. Siemano, cześć. Dzisiaj jesteśmy z Kopcikiem, znajdujemy się nigdzie indziej niż w Jeleniej Górze. Tu, gdzie mieszkamy. Tu, gdzie mieszkamy, tak. Jeszcze. To, co nie było głośno w uwadze? O jeleniogórskiej patologii. Ale nas tam nie było. Młodzieżowej. Ale kto wie, a może byliśmy, nikt nie widział. To może... Nie, no nie byliśmy. To może pojedziemy, zobaczymy, czy tam jesteśmy. Sprawdźmy to. Nie no, będziemy tam. Dzisiaj pokażę wam miejsca, w których dzieje się największa patologia w mieście. W sensie takie, kurde, jak to nazwać? Niebezpieczne miejsca w Jeleniej Górze. Tak jest, właśnie tak. Więc sprawdzimy dzisiaj, pokażemy wam co i jak, dlaczego. Większość już tych miejsc jest spokojna i tak dalej. W uwadze trochę nakręcili, bo to było z wakacji chyba te wszystkie filmiki. No i wiadomo, młodzież nie ma gdzie siedzieć, to sobie zrobili spota na... I mają swoją miejscówkę. Na PKS-ie. Teraz o tej godzinie raczej będzie pusto, chociaż jest noc. Więc myślę, że... Jest po godzinie 20, pół do 9. Że może ktoś być tam jeszcze, nie? Ale pierw zaczniemy od pierwszego miejsca, jakim jest Pekinu. Idziemy Pekin odwiedzić? Tak. Pekin to jest bardzo znane miejsce, tam się kiedyś działy cuda. Już się to wszystko uspokoiło, bo kiedyś to naprawdę było... No latali ze wszystkim, z maczetami nawet latali tutaj po mieście. Tam jak kiedyś radiowóz wjeżdżał, to wyjeżdżał bez kół na lawecie. Tak, bywało i tak. Tam policja nie chciała przyjeżdżać i nie chce. Ja pamiętam... Dzisiaj tam wjedziemy, zobaczymy, co się dzieje. A najlepsze jest to, że on tam mieszkał przez jakiś czas. Ja pamiętam, jak tam kiedyś Straż Miejska przyjechała na jakieś zgłoszenie, no, to nie zaparkowali na ulicy, tylko wjechali samochodem po trawniku i przy każdej klatce schodowej jeździli i szukali numeru, żeby od razu wysiąść i wejść do klatki schodowej, żeby się nie kręcić po... Tak, to jest takie Pekinie, miejsce, nie? Kiedyś było grubiej, że tak powiem, dużo osób już tu nie mieszka albo jest zamkniętych. No, na moją wakację. Dużo osób. Ja tu w Jeleniej Górze mieszkam od urodzenia, a ty? No, ja też. Ty też, czyli ja mieszkamy od urodzenia. Ja już 26 lat, więc znam trochę to miasto, znam trochę tu ludzi. Więc jak coś się dzieje, to każdy o wszystkim wie, bo to miasto nie jest duże. Dobra, wyruszamy w pierwsze miejsce. Pekin. Dobra, patrzcie, wjechaliśmy prosto na Pekin. Alarm w audzie się świeci. Dobra. Dobry znak. Jest co zwiedzać. Tam przed chwilą policja pojechała prosto. Idziemy zobaczyć? Albo nie, pojedziemy tam, zobaczę tam. O, policja. O, pa, widzisz? Jest. Pierwszy radiowóz. Chodźcie, zapytamy, czy często są tu zgłoszenia na Pekin. Dzień dobry. Dobry. Ja tylko zapytać, jak często są zgłoszenia tu na Pekin? Bo robimy odcinek po prostu najniebezpieczniejsze miejsce w Jeleniej Górze. To jest bardzo spokojna dzielnica, jak wszystkie w Jelenie. Tak o, jest. To my nie mamy dzieci. Mówiłem? Ja wiem, bo tu od urodzenia mieszkam. No pewnie. Tak jak słyszeliście, to jest bezpieczna dzielnica. Więc jest luz. Policja mówi, że jest git. Czyli jest git. Co, jedziemy zwiedzić, przejechać? Ale czemu akurat tu byli? Lecimy dalej. Tu jest bezpiecznie, luz, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, naprawdę. Wsiadaj, stary. Ty, może oni myśleli, że my z TVN-u czy coś? Nie wiedzą, że my YouTube kręcimy. Kurde. Pa, ale pierwsze to radiowóz jeden spotkany na pierwszej miejscówce. A dzisiaj chciałbym wam dodać, że tam, gdzie był ten artykuł o tej uwadze i tak dalej, stały radiowozy przez cały dzień, nie? I ale tak. Tu jest spokojnie, tu jest bezpiecznie. Moim zdaniem... te wszystkie samochody, które tutaj zaparkowały? Jeszcze są. Jeszcze są. Jeszcze i ogólnie są. To jest aż tam do samej szkoły, bo uczniowie tutaj przyjeżdżają. Wszędzie tutaj parkują, gdzie się da. I nieraz były sytuacje, że Pekińczyki przychodzili, nożami przybijali opony. Bo, no kurde, nawet przyjeżdżasz. Ale to mogą być też babcie, stary, z bloków. Mi auto porysowali, tam gdzie mieszkałem, normalnie ktoś kluczykiem przejechał, nie? Dwa auta, bo to wtedy mojej byłej też tak przejechali normalnie w jeden dzień. Się wkurzyłem i to przez to, że zaparkowałeś źle. I to mi się wydaje, że to stary dziadek był i chyba nawet wiem który. Ale trudno, to było, już nie ma, nieważne. Pierwsza miejscówka zaliczona, jeszcze jest, wiesz, która miejscówka? Jest u nas wiadukt. Wiadukt samochodowy i kolejowy ten. Przejazd tam jest pod spodem. Lecimy, rzucić okiem. Tam było parę bujek, często jest. Najgorsze, że ja tu wszystkich znam z tego miasta. Tam jest taki skrót, żeby nie iść całą górą wiaduktu, tylko możesz przejść spodem. I musisz wybrać mądrze. Mamy ten oto wiadukt, góra lub dół. To co wybierasz, piękne malunki. Ej, ale to jest wszędzie tak naprawdę. I ten ziomek już został ukarany za to, że tak powiem. Patrz, idziemy. Jeszcze roweru nie za... Jeszcze. Dobra, i patrzcie, idziecie sobie tędy, nie? Zamiast wybrać góry. Ja jak byłem młodszy, chodziłem dołem w sumie. Ja byłem nienormalny, mi było obojętne. Teraz jest oświetlone wszystko, nie? Bo tu zrobili peron PKP. Tu jest peron PKP, dlatego tu jest teraz oświetlone i droga jest cała. Ale wyobraźcie sobie, że tu nie było tych lamp. Tu było totalnie ciemno. A nie, bo w sumie z góry się jeszcze odbijają lampy. Ale tak, było to totalnie ale było ciemno. Naprawdę ciemno. No idziecie sobie takim przesmykiem, tu nie było dróżek, tylko była taka ziemna droga. Idziecie w ciemnej alejce między takimi słupami przez tory i idzie grupka ludzi. Kaptura. No, może być nieprzyjemnie z tego
względów. Tu często spali bezdomni kiedyś. Się dzwoniło tylko, żeby ich ogrzali. Ja raz tam spotkałem, nie raz. No to dzwoniłem, żeby ich zawinęli po prostu, no bo zamarzną tu. I tu jest taki właśnie obok tego wiaduktu znany cypelek, tak zwany. Nie wiem, co to w ogóle jest. Z tego zawsze skakaliśmy na BMX-ach, a później patrzymy, tam sobie śpią pod spodem ludzie. Tu jest miejscówka taka właśnie na rowery. Znaczy na rower, my sobie tu skaczemy. No i tu sobie... No i w takich sobie właśnie miejscówkach tam kimali, bezdomni. No i lepiej było zadzwonić, żeby tam nie pomarzli, nie? Pekin! Tak jest! Przed chwilą tam byliśmy, pozdrawiamy Pekin. Nie. To nie jest tak, że właśnie wszyscy z Jeleniej Góry te wszystkie akcje tu zrobili, tylko tu jest wokół dużo takich małych wiosek, których przyjeżdżają, robią jakiś rympał i sobie wyjeżdżają. Właśnie PKS-em, dlatego pod PKS-em się wszystko dzieje, bo to nie są ludzie stąd zazwyczaj. Tak w obronie Jeleniogórzanów bym chciał stanąć. Jedziemy na moją miejscówkę, opowiem wam tam od razu historię, nie jedną, bo tam było parę nożowników i tak dalej. Let's go! A tak jeszcze chciałem powiedzieć wam o policji w Jeleniej. To oni nie są źli, jak się dla nich jest w porządku, a jak ktoś pyskuje, wiadomo, no to oni też są nie w porządku. Zbliżamy się na PKS, zostawiamy na koniec, czyli to, co było w całej uwadze. Teraz znajdujemy się na dworcu PKP, czyli pociągi. Tu już się wszystko ogólnie ogarnęło, ale kiedyś to był naprawdę Meksyk w tej Jeleniej. Za mojego młodu się wychodziło i się dostawało taki darmowy wpierdol, można by powiedzieć. Chodźmy. A ty taki spokojnie idziesz. Co? Ty taki spokojnie idziesz. Nie boisz się? U siebie jestem. Ty ziomę, jakoś na chwilę. Co, masz coś? Dawaj kluczyki, telefon. Chodź, nie świruj, kurwa. Tu jest główny dworzec, tam się znajduje w dół takie podziemne przejście, tunel. Tam chyba kiedyś, ale to już dawno było, zadźgali pana piekarza bodajże, tak? Było coś takiego, słyszałem, były artykuły, wszystko. No i było nieraz tutaj bójki czy coś. Tu też się dzieje czasem, ale to rzadko. Tutaj to mi się wydaje, że tak spokojnie. Ale było dużo takich. Wszędzie są graffiti, wszędzie jest coś popisane, nie? Najgorsze jest to? Przez to płacimy te podatki. Na to płacimy te podatki. Pamiętajcie, że wszystko, co właśnie niszczycie czy coś, to z podatków idzie. Czyli sami sobie jak szkodzicie. Ale tu kiedyś w ogóle było ciemno, bo ja tu od urodzenia mieszkam, tak jak mówiłem milion razy już. I tu było ciemno, tu nie było oświetleń. Było tak strasznie, strasznie, że tak powiem. Ale to ładnie teraz zrobili, nie? Taką cegiełkę wyrestaurowali. Jeszcze nie ma graffiti nigdzie, bo są kamery. Teraz wszędzie są kamery. Od kiedy się dzieją dziwne rzeczy, to w całym mieście są kamery teraz. Lecimy obok, czyli tu, gdzie się odbyła cała moja bójka też. Tak, biłem się z jakimś gościem starszym. Był starszy, większy i zaraz wam opowiem wszystko. To było takie dosyć dziwne, ponieważ stoimy sobie przed klubem. Właśnie tu obok znajduje się klub. Nazwy nie będę wymawiał, bo będziemy robić reklam. Nie ma współpracy, nie ma reklam. Ale jest fajny klub ogólnie, tylko że ludzie są niefajni, no bo przyjeżdżają tutaj dziwni ludzie, ale to jak wszędzie w klubach, że mogą się trafić same spokoziomki, nie ma żadnych afer, a nagle przyjezdni są i są dużo afer. No i była taka sytuacja, słuchajcie, że staliśmy sobie przed klubem, dużo ludzi było ogólnie i był gościu, który podchodził do ludzi i się sadził do wszystkich, nie? On po prostu szukał najwidoczniej problemu, nie? Że podchodził do jednego, do drugiego i wiesz, nie chcieli, spokojnie, spokojnie. Ja stałem, czekałem aż podejdzie do mnie, żeby nie zaczynać. Stałem sobie spokojnie, tak o. O, tak jak teraz, nie? Podchodził do ludzi, nie? Wszyscy, że nie, dobra, okej, spokój. Uspokajali go, ale to tak trwało z godzinę i podszedł do mnie i się pyta, czy mam jakiś problem, gdzie ja stałem, nie? I czemu się patrzę w ogóle? I zaczął się rozbierać. Mówi, dobra, ja się rozbieram, dawaj. Ja mówię, ja się nie muszę nawet rozbierać. Tak stanę i się patrzę. Widział młodego, małego, Ludka, Jakubka, niepozornego i sobie stałem po prostu. Nie chciałem problemu, nie? Ale widzę, że idzie z łapą i zamach. Siup! Unik poszedł. No to żeby w samoobronie nie było, to mu oddałem, bo mógłby się rzucić kolejne razy. Więc dostał w pierdziel, leżał sobie i po prostu wszystko się wyjaśniło tak, że jego wina była. Nawet ludzie wszyscy mówili, że on do wszystkich się sadził, przyszedł. Niepotrzebnie w ogóle zaczynał, nie? I tutaj właśnie jest takie coś i widać było, że duże oko i szczęka lata. Bałem się, że mógł mieć nóż czy coś, no ale sztywniutko. No ale gościu poszedł, nie było problemu i git. Tak więc wyruszamy na kolejną miejscówkę, czyli już prawie wisienkę na naszym torcie. PKS Jelenia Góra. Telewizja twierdzi, że jest bardzo niebezpieczny, ale to telewizja, oni zawsze wszystko nakręcają w górę. Tu jeszcze jest tunel! Zapomniałem o nim, musimy tu wejść. Niedaleko właśnie PKS, PKP, przepraszam, znajduje się tunel przejściowy na drugą stronę pod PKP. Taki jeszcze jeden. On naprawdę wygląda jak z getta, straszny. Wiesz, że tu się wykonywałem topki? Tu. W tym bloku? Tak, i musiałem przechodzić przez ten pieprzony tunel czasem nocą, bo autobusy tylko tu dojeżdżały niektóre. Dlatego wyrosło z siebie takie ziółko. Patrzcie, tu macie właśnie ten
To wygląda jak z jakiegoś filmu, takiego horroru. Tu jest przejście i wyobraź sobie teraz, ktoś schodzi tam. Weź idź tam i zejdź nagle, stary. Patrzcie teraz scenkę, jakbyście kogoś spotkali, nie? Jak to wygląda strasznie. Idziecie sobie i idzie do was gościu, nie? Idzie gościu. Masz jakiś papieros? Masz? Coś ty... Ty, ale to strasznie wygląda, stary, jak ktoś wychodzi z naprzeciwka i wychodzisz stąd. Czemu tu nie ma kamer albo czegoś, stary? Czemu nie zrobili nad tym, nad pociągami, a pod pociągami? Idziemy na przedwisienkę, że tak powiem. Przedwisienkę na torcie. Czyli tunel koło, tam były obok galerii, nowy rynek, o której było tak głośno. Czyli pod galerią jest cały PKS. Tam w tym tunelu było dużo bujek dziewczyn. Dziewczyn, o dziwo. Jakieś filmiki, które wleciały, zanękanie i tak dalej. Typiara na typiarę się rzuciła. Myślę, że już wszyscy się ogarnęli. Jest mniejsza patologia, ale zawsze była i będzie. Gdzieś tam namiastka tego w każdym mieście i w każdym miejscu w Polsce. Kurde, najlepsze jest to, słuchajcie. Tu takie artykuły z dupy piszą, bo tu dziadki i babcie zgłaszają to wszystko po prostu. Bo tu większość to jest dziadków starych, babci. Jelenia Góra to jest większość starszych osób. Tak jak telewizja, biorą, wiecie, na grubo, że tak powiem. Że koloryzują po prostu. Ale? Tak samo jak, że są wyścigi nocami, k***a. W większych miastach to jest norma. Ta, nikt tu wyścigów nie robi, bo jedzie sobie ziomek z ziomkiem po prostu się przejechać furką i dla nich to są wyścigi, nie? Ale tu się nikt, k***a, nie ściga. Jadą sobie za sobą na przykład, nie? Nikt nikogo nie wyprzedza, lecą sobie normalnie i to jest jako wyścigi później brane. To jest chore. Nocna jazda. Ta, taka nocna jazda właśnie. Czarny asfalt, czarny kur, czarny styl. A, nie wiem czy wiecie, ale nocna jazda powstała w Jeleniej Górze i cały teledysk był tu nagrywany. Nocna jazda ma już 2,5 miliona wyświetleń. Pozdrawiam. Zapraszam za mną. Tu nawet pan z dupy, Maciek, był i nagrywał w tym miejscu też. No i w Jeleniej Górze o paru miejscach nagrał też odcinek. Ja nie wiem czemu jeszcze tego nie zrobiłem. Dopiero na to wpadłem, wiecie? A, tu nie ma miejsca bez grafiki. To i tak jest tutaj odświeżone. Tutaj jest zarośnięte. No i obok jest szkoła mechanik właśnie. No i ogólnie tutaj było też dużo bojek. Czemu my tu nocą chodzimy? Kurde, ty, to mówię, powiem... Ej, to są dzieła sztuki, mi się to podoba, no. Na przykład. No ale wiecie, no to jest... Nie róbcie tak. Idziemy teraz na wisienkę na torcie. Gdzie był ten artykuł na TVN24? Tak. TVN, uwaga. Uwaga TVN. To uważaj. Coś takiego. Patrz, tu jest wielki galeria oraz PKS. Tego, jak ja tu mieszkałem, to budowali dopiero. Znaczy, ile ja miałem? Już miałem trochę. Ta galeria tu stoi chwilę, moment. Tą miejscówkę, w ogóle tu z tyłu, tu też właśnie dużo się działo, gdyż, no idziesz sobie tędy, pacho. No i tu na przykład można obskoczyć w... I tutaj znacie może to miejsce z tyłu, są schodki, bo skakaliśmy tu nieraz BMX-ami. Ale dzisiaj akurat wszędzie pusto, ale przez to, że jest środek tygodnia. W sobotę tu przyjdźmy. Masz, ale teraz są kamery. I tu jest ta miejscówka właśnie, na której jeździliśmy zawsze. Hello. Żółwiczek. A już myślałem, że ty w p***lo obskoczymy, nie? Nie, to kulturalna Jelenia Góra. To jest kulturka. A tu kogoś pobili też, tak? Coś było? No. To jest tu. To jest to wielkie miejsce. PKS Jelenia Góra. Ale popatrz, jak tu wyjątkowo jest czysto. Zawsze tu jest... Bardzo telewizja była. A, no. Faktycznie. Tu była telewizja, teraz musieli, wiesz, posprzątać, pokazać. A, teraz do następnej telewizji tutaj nie posprzątają. Tak. Tu gdzieś były bójki, nie wiem, z 10 osób. 10 osób rzuciło się na gościa. I no skończył w szpitalu. Skończył w szpitalu. Albo kierowcę pobili też. Ja tu raz przechodziłem, tu głośna muzyka taka leciała. Widziało takich dużych ludzi trochę, łysych. Przechodziłem i biegnie za mną gościu, nie? Ja mówię, k***wa, zawał. Biegnie za mną. Ty, kumer! Można zdjęcie? Ja mówię, git. Tak to może być. Co, zakończymy tu odcinek na tym pięknym miejscu? Czekaj, k***wa. Zakończmy to porządnie. Mordeczko, nie zapomnij zostawić subskrypcji, łapeczki w górę na tym kanale. Nie zawsze jest family friendly. Czasem jesteśmy na rewirze, zwiedzamy. Szukamy, szukamy. Szukamy sensacji, akcji. Żartuję oczywiście. No, zostawcie łapę w górę, subskrypcję. Tak wam chciałem pokazać w moim rodzinnym mieście. Od urodzenia tu mieszkam. Jak u nas jest bezpiecznie. Jak u nas jest bezpiecznie. Nawet policja potwierdziła. Tak, że u nas są spokojnie, tylko na TVN24 gadają, że u nas tam jest niebezpiecznie. Koloryzują wszystko. O. Tu jest normalka. No, ktoś raz dostał oklep. Raz? Hello. Nie prowadzę samolotu, ale pilot jest na felce. Wielkie skrzydło na bagaju, no bo lubię lecieć. Jak to je koń, wyróżniam się ze stada. Wydech na ala 2,75 cala. Na X-pipe, na przelocie robię redukcję, no bo lubię strzały ogniem. Jak jedziesz za mną, no to nie podjeżdżaj do mnie. Nie chciałbyś spotkania z dyżaka ze smokiem.